Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dalszym ciągu przebiegu uroczystości. Teraz, proszę Państwa, nastąpi uroczyste złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek będzie składał komendant gminny Jan Michalik, natomiast przyjmował go będzie druh Paweł Karpiel z Zarządu Powiatowego. Patrz! Na prawo! Patrz! Sekretarzu, dowódca placu Jan Michalik melduje na uroczystości pięciolecia Ochotniczej Straży w Łękawce oraz nadaniu sztandaru. Czemu, drogi sekretarzu? Thank you.
czołem. Proszę Państwa wszystkich o powstanie. Teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej z równoczesnym odegraniem hymnu państwowego. Baczność! Podziemy na prawo! Marsz! Poczet flagowy! To podniesienia flagi państwowej! Marsz! Szanowni Państwo, na dzisiejszej uroczystości chciałabym bardzo serdecznie powitać przedstawiciela Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, druha Jacka Jachimka. Sekretarza Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie, druha Pawła Karpiela. Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnów, druha Henryka Solaka. Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnów, druha Jana Michalika. Sekretarza Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnów, druhnę Jolantę Kałużę. Proszę Państwa, ale oprócz strażaków na naszą uroczystość przybyli również przedstawiciele władz samorządowych. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie powitać posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Józefa Rojka. Wójta gminy Tarnów, Grzegorza Kozioła. Radnego Łękawki, Zbigniewa Filara. Sołtysa naszej miejscowości, pana Marka Nowaka oraz księdza proboszcza Czesława Bachule. Na naszą uroczystość przybyły również zaprzyjaźnione ochotnicze straże pożarne z sąsiednich miejscowości. Między innymi są to jednostki OSP Łękawica, OSP Piotrkowice, OSP Karwodża oraz wszystkie jednostki z terenu gminy Tarnów. Teraz proszę o przedstawienie rysu historycznego OSP Łękawka. OSP Łękawka to jedna z najmłodszych jednostek nie tylko w gminie Tarnów, ale w całym województwie małopolskim. Stowarzyszenie powstało 19 kwietnia 2006 roku z inicjatywy Komitetu Założycielskiego, w skład którego wchodziło 41 mieszkańców Łękawki. Nieprzerwanie od 2006 roku funkcję prezesa pełni Andrzej Muniak, naczelnika Krzysztof Zorek, skarbnika Jerzy Biernat, sekretarza Kamil Pyzdek oraz gospodarza Józef Bednarz. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu zarządu pierwszy samochód trafił do jednostki w 2007 roku. OSP Łękawka otrzymała samochód marki Żuk oraz motopompę PO5 od jednostki OSP Biała. W strukturze jednostki dominują ludzie młodzi, którzy wykazują się wielkim zaangażowaniem. 8 marca 2008 roku została powołana żeńska drużyna pożarnicza, w skład której wchodzi 9 druhen. Druhowie od lat zajmują czołowe lokaty w eliminacjach gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.
Aby sprostać wymaganiom, członkowie jednostki ciągle podnoszą swoje umiejętności, zarówno te teoretyczne na kursach i szkoleniach, jak i sprawnościowe. Oprócz podstawowej działalności ratowniczej i prewencyjnej, druhowie OSP Łękawka nigdy nie odmawiają pomocy przy wszelkich inicjatywach na rzecz lokalnej społeczności. Biorą czynny udział w uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Tradycją naszej jednostki stał się również udział w rozpoczęciu Wielkiego Odpustu Duchowskiego i pełnienie honorowej warty przy grobie pańskim. W maju 2011 roku OSP Łękawka uczestniczyła w uroczystości 90-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP połączonej z 7. pielgrzymką samochodową strażaków drogą papieską z Zakopanego do Ludźmierza. Jednostka posiada na wyposażeniu pompę szlamową, agregat prądotwórczy oraz podstawowy sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Od 2010 roku posiadamy nowy samochód bojowy typu Lublin, ufundowany przez Urząd Gminy Tarnów. Największym marzeniem wszystkich strażaków oraz mieszkańców Łękawki jest budowa remizy strażackiej, która będzie nie tylko miejscem stacjonowania jednostki OSP Łękawka, ale stanie się centrum życia kulturalnego naszej miejscowości. Proszę Państwa, teraz nastąpi odczytanie opisu sztandaru. Na głównej stronie płata, awersie, symetrycznie w środku umieszczony jest znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W górnej części awersu nad znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest napis Bogu na chwałę. Natomiast w dolnej części pod znakiem Związku OSP RP napis Ludziom na ratunek. Na odwrotnej stronie płata sztandaru, rewersie, symetrycznie w środku umieszczona jest dewiza obrazująca wizerunek świętego Floriana w krzyżu. W górnej części rewersu umieszczony jest napis Ochotnicza Straż Pożarna oraz stylizowane symbole strażackie, hełm i toporki. Z liśćmi laurowymi, natomiast w dolnej części napis w Łękawce. W dolnych rogach umieszczono rok powstania OSP, to jest 2006, oraz rok nadania sztandaru, to jest 2011. Teraz zapraszam przedstawicieli, którzy wbiją symbolicznie gwoździe w drzewiec sztandaru. Zapraszam tutaj na środek naczelnika OSP Łękawka Krzysztofa Wzorka, wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, przewodniczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławę Miterę, sołtysa wsi Łękawka Marka Nowaka, prezesa zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie, drucha Pawła Karpiela, Związek OSP RP Gminy Tarnów z prezesem Henrykiem Solakiem, prezesa zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz komendanta gminnego Jana Michalika, przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa oraz księdza Czesława Bachule. Jeszcze raz.